No dzień dobry wam wszystkim, z tej strony Pasjonat Kolei. Dzisiaj taki vlogas, bo chcieliście vlogi, filmy typu vlogi, no to cóż. Dzisiaj wam przedstawię dni piątek, sobota, niedziela z tego powodu, bo no cóż, weekendzik, tak dalej. A mam plany fajne i zobaczymy. Jest godzina już oczywiście taka 6:05. No cóż, do szkoły trzeba. I cóż, idziemy do szkoły. Znaczy się jedziemy, bo w Tarnowskich Górach chodzę, no to cóż, na stację. I cóż, na stacji dopiero się widzimy. Jesteśmy już na stacji, czekamy na S8 z Katowic, bo jadę na Tarnowskie Góry. Z drugiej strony, czyli z tej, przyjedzie Regio z Wrocławia, ale to z drugiej strony. I Koleje Śląskie. O. Przysunę się, bo mówię, słońce razi tak, a cóż. Chciałbym też złapać osobówkę, no cóż, zobaczymy co pojedzie, czy to KMK, czy to KM, czyli nie chodziło mi o KM, tylko AKM, czyli od Kolei Mazowieckich, albo 14WE lub AKS. No. Zobaczymy to, co przyjedzie, czym pojadę w ogóle, bo nie wiadomo. No. Prawdopodobnie Koleje Mazowieckie jadą. Zobaczymy, bo z daleka nie widzę, ale ja się mogę założyć, że to Koleje Mazowieckie. Bardzo ładne kibelki, turbokibel i kanciak, bardzo ładnie. No i cóż, jedziemy 14WE, Skoda. Wolałem AKM-ką, ale cóż, wsiadamy. We'll be right back.
No witam serdecznie wszystkich. Jestem już po szkole, po lekcjach. Sobie łapię na linii 144 Opole Tarnowskie Góry. Oczywiście jestem pod nastawnią, pod tym, pod wiaduktem, można powiedzieć w okolicy wiaduktu. I czekam, bo akurat to jest bliziutko ta linia, bardzo blisko, można powiedzieć, stacji. Nie mam bardzo trudno się dostać, tylko minus jest taki, mało jeździ. Prędzej albo z lokomotywowni coś jeździ, albo i nie. Ale zobaczymy. No. No i cóż, za chwilę będę wracać moim pociągiem do Lublińca, oczywiście Koleje Mazowieckie. Oczywiście to jest nie ten 1572 co z rana, tylko 1564. Oczywiście to był mój chyba drugi, bo akurat u nas jeżdżą dwie na razie jednostki. 1564 i 1572. No, tak wygląda peron. Oczywiście trzeci peron, który został zniszczony, rozkopany i robią do lotniska, linię do lotniska. Linia D29-182. Zobaczymy, ile będzie. Fajnych składów. Oczywiście dzisiaj Jamnik mi tutaj jechał. No cóż, tak szkoda, że tak pod słońce, ale cóż, nic się z tym nie robi. No to cóż. Bez odbioru. Nie no, żartuję. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Czekam na mój pociąg, na odjazd, dopiero po 17. Dworzec taki ładny, piękny. No. Akurat można powiedzieć, że byłem po fajne zdjęcie, poszłem zrobić, poszedłem. Akurat za lokomotywownią, czy w okolicach, bo stał Werton Lotosu. Bardzo ciekawe. Zdjęcie, można powiedzieć, materiał się ten pojawi później z tego powodu, bo zdjęcie dostał info, a wiadomo, że takie info, no to tam mojemu koledze się tak nie podoba, żeby od razu, no to mówię, ten vlog będzie mieć opóźnienie, że nawet może w grudniu się pojawić, a tu nagrywałem jeszcze tam w marcu. No. No to się widzimy w pociągu.